Takie sztuczki jeszcze jak wychodzą, nie sztuczka dla sztuczki. Popatrzmy, bo jest w polu karnym Kosmalski. Odegranie do Lazarewskiego. Lazarewski płasko, 1-1. Świetna akcja i wyrównujący gol. Marek Sokołowski nie mógł się wstrzelić z dystansu. No to strzelił głową. Najlepsza z centry w tym meczu Wlady Lazarewskiego. Idealnie wyszedł do niej. Właśnie mówiłeś o tym timingu. Marek Sokołowski, mamy remis. Właśnie mówiłem o tym timingu i mówiłem o tym bliższym słupku, że wcześniej żaden z piłkarzy Polonii tutaj na ten pierwszy słupek nie wchodził. A teraz Marek Sokołowski, który wcześniej grał tak troszkę może defensywnie, ale poczuł się, że musi pomóc w ofensywie. Jak widzimy tą akcję, no świetnie tutaj wyprzedził. Wszedł idealnie, wyprzedził Dixona, Czoto. Także nie wzrost, tylko szybkość i umiejętność wykonania się liczy i precyzja, która tutaj naprawdę była bardzo dobra. No samo okienko, tutaj widzimy, Janek Głucha nie zasekurował bliższego słupka, ale ja bym go